Uwizły są do mnie, czekajcie, stoję czerwone. Adam Waszkiewicz, trójka, Mateusz Kudzik z numerem 5 wystąpi Wołtek. Tylko witam na dzisiejszym spotkaniu. Ósemka Jakub Siedlecki, Wiszanka Miłosz Matuszewski, Kacper. Wisła Sandomie, stoi czerwone, Stal Stalowa Bola, stroje zielono-czarne. Szymczak Michał.
I proszę Państwa, pan Łukasz Czołko, sędzia główny dzisiejszego spotkania, zakończył pierwszą część spotkania z zespołami Wisły Sandomierz, a zespołu Stalowa Wola wynik remisowy, bezbramkowy. Pan Łukasz Czołko z Lublina rozpocznie wykończenie spotkania pierwsze. Wisła Sandomierz, Stalowa Wola. Minuta spotkania, bramkę do zespołu gości zdobywa grający z numerem 14 Bartosz Wiktoruk. Trzecia bramka do zespołu gości do zrzutu karnego z zdobywcą tego gola jest Piotr Rybiński. Numer drugi to jest Aleksander Wiśniewski. Thank you.
zawodnikiem z podwójnej zmiany w zespole Stali Starego Wola. I sędziego dzisiejszego spotkania Brzeziński i rzutu karnego w 52 minucie Adam Waszkiewicz na 0-19 rozegra spotkanie z Alią Świdnik. Dziękuję serdecznie. Nie powiem, że od początku nam się to wszystko układało i kleiło. Początek był dosyć ciężki, nie mogliśmy wejść w ten mecz, nie mogliśmy się utrzymać dłużej przy piłce. Taka gra była szarpana, można powiedzieć, że z jednej strony i z drugiej. Zespół Sandomierza po naszych błędach w środku pola stworzył sobie dwie sytuacje. Na szczęście no, Tomek Wietecha był na swoim miejscu i zachował czyste konto. Na pewno no, nie było tak łatwo w pierwszej połowie. W drugiej połowie wyszliśmy bardziej zdeterminowani, podbudowani chęcią zwycięstwa. No i rzuciliśmy się od razu na przeciwnika. Efektem tego było trzy szybko strzelone bramki. To cieszy, to na pewno napędza nas to do kolejnych treningów, do kolejnego zaangażowania. Jak się wpadnie, już mówię, na jakieś serie, no to fajnie, żeby ta seria trwała i trwała. Wiadomo, wracamy z powrotem do Stalowej Woli, cieszymy się z tego, no ale wiemy, że przed nami jeszcze jest parę ciężkich kolejek, do których na pewno też podejdziemy pewnym zaangażowaniem i chęcią odniesienia w nich zwycięstwa. No dzisiaj nam się naprawdę wyjątkowa sztuka udało, a przegrać mecz w 3 minuty jest na pewno, czy stracić wszystkie bramki jest dużą sztuką, ale to też o czym świadczy i pewne mechanizmy zespołowe pokazuje tak naprawdę. No musi się ten zespół tak naprawdę dużo jeszcze uczyć i część tych zawodników po prostu, no trzecia liga przerasta, to trzeba sobie też powiedzieć, bo ja tutaj po meczu
meczu tutaj pucharowym, no, powiedziałem niektórym zawodnikom, że zaczynamy jakby od nowa z białą kartką i będę chciał, żeby oni ze mną rozmawiali na boisku. Przede wszystkim rozmawiali ze sobą. Druga rzecz, no to wyniki czy postawa zawsze w jakiś sposób sugeruje coś trenerowi, tak? No dzisiaj niektórzy zawodnicy dali bardzo negatywne odpowiedzi, to będzie ich weryfikowało do końca. Tak naprawdę będą dostawali gdzieś kolejni też zawodnicy, natomiast no, też czasem powiedzieć, no mamy bardzo ograniczone te zasoby kadrowe i no, nie mogę skorzystać z wielu zawodników. No, jestem no, przede wszystkim zniesmaczony. Wydaje mi się, że chyba kibice, którzy oglądali ten mecz też. Uważam, że zespół powinien po prostu w takiej sytuacji przeprosić kibiców. Ja to robię i za siebie, i za nich, ponieważ też na niektórych zawodników po prostu się decydowałem. Tak naprawdę, czy decydował o tym w jakiś sposób czynnik czasu? Pewnie tak, pewnie pewne decyzje byśmy inaczej podjęli, bo wiemy, jak te zimowe okienka transferowe często wyglądają, jakich zawodników można pozyskać. Natomiast co nie zmienia faktu, że jednak no, kilku zawodników, no po prostu ten poziom sportowy przerasta. Mam żal przede wszystkim do sędziego tutaj, bo uważam, że był rzut karny. Zaraz sobie to zobaczę na wideo i kilka takich decyzji, które no wszystkie, to znaczy wszystkie decyzje, które były kontrowersyjne, podjął na korzyść Stalowej. Trudno mi tutaj mówić, czy on wypaczył wynik meczu, czy nie, ale wiecie, bramki zmieniają oblicze meczu i pewnie też się inaczej gra po przerwie, albo i zespół dostaje innej wiary, gdzie po tych wynikach, wiadomo, każda bramka czy coś no, działa dosyć inspiracyjnie, bym powiedział, czy taki daje pozytywny impuls, a tutaj akurat no, nie było nam dane strzelić tej bramki. No miał jeszcze Stańczyk bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie i tutaj też gdzieś tam chyba się trochę wystraszył tutaj bramkarza Stali. No po prostu, no wiemy też, ile tych bramek strzeliliśmy, więc ta siła rażenia nasza też jest słabsza, no ale powiedzmy, no tych sytuacji też za dużo tak naprawdę nie stwarzamy, więc przyjęliśmy tą po prostu gdzieś tam tą inną strategię i naprawdę ta strategia w pierwszej połowie uważam, że naprawdę była dobra. Natomiast no, widać, że po pierwszym jakby niepowodzeniu, takim większym, typu stracona bramka, typu jakaś tam bardzo dogodna sytuacja, no tracimy gdzieś tą werwę, ten wątek taki tego, co mamy, jak w jaki sposób się mamy trzymać planu, jak ten plan ma wyglądać i co będzie konsekwencją tego, jak się nie będziemy tego planu trzymać. I tutaj zawodnicy no, po prostu nie wykazali się dostateczną realizacją tego planu.